A jak byś skomentowała wczorajsze odejście właśnie Krzysztofa Rutkowskiego i Sylwii Madeńskiej? Czy słuszny był werdykt, niesłuszny? Szczerze, jak na wczorajszy odcinek, to uważam, że niesłuszny, bo Krzysztof zrobił tak naprawdę postęp od pierwszego odcinka. Już coś przeszedł, już coś zatańczył, już był jakiś krok i generalnie no była na przykład na parkiecie osoba, która nic nie zatańczyła, tak? Więc to jest to, co mówię. Niezbadane są te wyroki finałowe, no więc progres był, ale jak widać niewystarczający.